Cześć. Cześć, witajcie. Nazywamy się Kasia i Łukasz. Jesteśmy małżeństwem i we dwójkę tworzymy duet o nazwie Podróżowanie. Podróżowanie przez V, ponieważ już od kilku lat jeździmy, podróżujemy i mieszkamy w vanie. Do tej pory był to Volkswagen LT35, a od niecałego miesiąca jesteśmy posiadaczami nowego campervana, którego sami zbudowaliśmy, którego zbudował tak naprawdę Łukasz. I właśnie dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby Wam go pokazać, żeby Wam o nim opowiedzieć. Zapraszamy. Za mną stoi Fiat Ducato z 2013 roku. Jest to samochód posiadający silnik 3.0 i 180 koni mechanicznych. Jest to najmocniejsza jednostka, jaka była montowana seryjnie w Ducato. Silnik, który ma naprawdę bardzo dużą moc, nieawaryjny. Dużo kilometrów można nim przejechać. No, poprzedni właściciel albo właściciele przejechali nim prawie 500 tysięcy kilometrów, ale auto jest w dobrym stanie. Przeszło niedawno całkowity przegląd, wymienione zostały przeróżne części, sprawdzona skrzynia biegów i ten samochód wydaje nam się, że przynajmniej 100-200 tysięcy jeszcze z nami zrobi bez większych problemów. A teraz powiem Wam o częściach, które pojawiły się niedawno dołożone do tego Ducato i zaczniemy może od góry, od dachu. Na dachu znajdują się panele fotowoltaiczne o mocy 250 W każdy. Mamy dwa panele, czyli 500 W. Bardzo dużo prądu, nawet w taki pochmurny dzień jak dzisiaj generują te panele, więc możemy sobie normalnie funkcjonować, korzystać z laptopów, ładować baterie i świecić sobie światełkiem. Obok tych paneli znajduje się markiza. Jest to markiza wysuwana korbką, taka camperowa z marki Fiamma. Nie jest to bardzo długa markiza, ona ma 2-2,5 metra mniej więcej długości, ale wystarczająco na tyle, żeby zakryć tą część tutaj naszą przed kamperem. Na dachu również znajduje się wentylator dachowy Max Fan, automatycznie wysuwany przy użyciu pilota i on działa też w dni deszczowe. Obok niego jest zainstalowany taki mniejszy wentylator, który wyciąga opary i zapachy z łazienki. No i z tyłu naszego dachu jest bardzo duże okno dachowe. Okno 50x70, wielki skylight, przez który będziemy mogli oglądać gwiazdy. Już się nie mogę doczekać, aż pojedziemy w Bieszczady, wjedziemy w dzicz i będziemy patrzeć po prostu na te latające Starlinki i inne cuda, które się dzieją na naszej orbicie. Chodźmy teraz tutaj. Moi drodzy, tutaj mamy zainstalowany wlew do wody, ponieważ zbiornik do wody mamy też taki kamperowy na 110 litrów i on jest zainstalowany tutaj z tyłu, dokładnie na nadkolem. No i żeby nie musieć otwierać drzwi, no to mamy po prostu tutaj taki korek, odkręcamy korek, wkładamy węża, nalewamy do pełna, zamykamy klapkę, zamykamy korek i jedziemy. Teraz chodźcie za mną na drugą stronę. Na tej drugiej stronie wycięliśmy zdecydowanie więcej otworów i tutaj mamy, słuchajcie, prysznic zewnętrzny. Otwieramy tą klapkę. Taką słuchaweczkę wbijamy tutaj i możemy sobie po prostu od razu wziąć prysznic, nie trzeba nic zrobić. Tutaj jest pokrętło regulujące ciepłość albo zimność wody. Jeżeli chcemy wziąć zimny prysznic, to mamy zimny prysznic, jeżeli chcemy ciepły, to przekręcamy gałkę w lewą stronę i wtedy leci ciepła. Normalnie, uwierzcie mi, to jest ciepła woda, więc nawet w taki pochmurny i zimny dzień jak dzisiaj można sobie wziąć ciepły prysznic na zewnątrz. To się świetnie będzie spisywało w Portugalii, gdzie będziemy surfować na desce, a później będziemy po prostu ten piasek i tą sól zmywać tutaj z tyłu samochodu, tak żeby nikt nas nie widział, no bo drzwi będziemy mieć otwarte z drugiej strony i dlatego też zainstalowałem ten prysznic z tej strony, że nawet jeżeli będziemy mieć gości albo coś się będzie działo po tamtej stronie, bo najczęściej do ludzi jesteśmy otworzeni tam po prostu tamtą stroną, to tutaj z tyłu będzie można w bikini albo w czymś po prostu wskoczyć i się wykąpać. Więc z prysznica jestem bardzo zadowolony. Tu pod spodem jest komin do trumy, czyli do naszego boilera. Mamy boiler gazowy, no i żeby te opary się po prostu wydobywały na zewnątrz, tu jest taki komin z taką bardzo beznadziejną klapką, ale no mam nadzieję, że ktoś to z trumy ogląda i ludzie, słuchajcie, no XXI wiek, weźcie zaprojektujcie coś lepszego, bo większość ludzi, których znam, kamperowców, to już zgubili tą klapkę i to jest beznadziejne, bo rano chcę sobie wziąć prysznic, nagrzać wodę, nie, muszę wyjść na zewnątrz, żeby zdjąć tą klapkę, no to jest totalny idiotyzm. Mam nadzieję, że ktoś, kto bierze ogromne pieniądze w tej trumie za te boilery, wpadnie na ten odcinek i zobaczy, że no to jest do zmiany.
Tutaj mamy dalej, słuchajcie, taką klapkę. W tej klapce jest wejście do prądu. Możemy normalnie podłączyć się z kempingu albo pod czyimś domem, jak gdzieś będziemy u kogoś pod domem, będziemy chcieć podciągnąć trochę prądu od niego, no to tutaj po prostu wpinamy i mamy prąd. Chodźcie dalej. No i zapraszam Was teraz na tajemniczą klapkę, która jest tym kluczykiem zamykana. I za tą klapką, słuchajcie, znajdują się skarby. Tutaj jest pojemnik na skarby. Jest to kaseta od naszej toalety. No i stąd potem można sobie to, jak powiem, do skarbca wysypać. Obok zaraz, gdzieś tam jest schowany, bo zrobiłem sobie to taką półeczkę przez przypadek. I ta półeczka jest idealna na to, żeby tu trzymać płyn do tej toalety. Więc jak robię serwis, a już robiłem taki serwis, no to podjeżdżamy na serwis, wylewamy kasetkę, wlewamy, czyścimy, tyryryry. I potem zamykam te drzwiczki na kluczyk, żeby mi nikt tam, że tak powiem, nie ukradł tego. No i sprawa zrobiona, to jest bardzo duża wygoda. Cieszę się, że tak powiem, mamy to teraz na zewnątrz. Czyste rączki, nie? Chodźcie dalej. Tutaj mamy przepiękne, bardzo drogie, ale ładne i fajne okno kamperowe. Zdecydowaliśmy się w tym nowym kamperze zainstalować takie okno kamperowe, pomimo tego, że no jak mówię, no jest ono drogie, ale dlatego, że ono jest plastikowe i ma podwójną szybę, więc nie trzeba codziennie rano ze szmatą jeździć i wycierać tego, bo na tym starym naszym szklanym oknie skraplała się woda i codziennie rano trzeba było po prostu to wycierać. Dlatego też mamy teraz takie fajne okienko, nie za duże, też żeby, wiecie, jakiś tam duży złodziej nie mógł wejść. Miłosz mi mówił z latającego dywanu, że to jest takie zabezpieczenie, że jak się chce wyłamać to, tak powiem, jakimś drągiem, to ułamują się tylko te boczki, więc podobno nie można się włamać do tego okna. Mam nadzieję, że to wszystko, że tak powiem, się sprawdzi i że nikt się nam nigdy nie włamie do tego okna, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, więc jeżeli chodzi o zewnątrz kampera, no to powiedziałbym, że to byłoby na tyle. Na dachu mamy bagażnik dachowy, na którym będziemy wodzić nasze deski surfingowe i nic więcej, że tak powiem, nie zmieniliśmy na zewnątrz. Natomiast zmieniliśmy się troszeczkę w szoferce. W szoferce zmieniliśmy siedzenia, wywaliliśmy ławkę podwójną, włożyliśmy pojedyncze dwa wygodne fotele, oprzyliśmy je bardzo ładną tkaniną, dołożyliśmy jeszcze takie podłokietniki, tak żeby mieć takie kapitańskie siedzenia i żeby można było po prostu włączyć tempomat i płynąć jak na statku. No jestem bardzo zadowolony z tego. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy zabezpieczenie antywłamaniowe. To jest taka blokada, dzięki której nawet jeżeli ktoś rozbije tą szybę, będzie chciał sobie tutaj otworzyć drzwi, no to nie wejdzie do środka, czy no wejść może wejdzie przez tą rozbitą szybę, natomiast no nie otworzy tych drzwi, bo to jest zamykane jeszcze dodatkowo na kluczyk, no i to jest taka blokada, że nie da rady, że tak powiem, otworzyć drzwi bez naszego udziału, albo bez udziału osoby, która ma klucz do tego zabezpieczenia. To jest po dwóch stronach, w zasadzie cały sam kamper jest bardzo dobrze zabezpieczony. Mamy tutaj przeróżne blokady, sejfy i schowki, tak żeby no zabezpieczyć nasze mienie. Tyle z przodu, teraz Was zapraszam do bagażnika. Na górze mamy łóżko, a pod łóżkiem mamy bagażnik. Jest bardzo podobny układ jak w naszym starym vanie, ale przelecę Wam, że tak powiem, od prawa do lewa. Tutaj za tymi deskami jest schowany ten zbiornik na wodę, 110 litrów. Na górze jest taki nad nim, to się nazywa korek wstydu i to jest korek na LPG, czyli na gaz, który można sobie tankować na stacji benzynowej. Z tyłu jest zainstalowana butla, taka specjalna butla do kamperów, do samodzielnego napełniania z zabezpieczeniem takim, żeby nie przelać tej butli. I do tej butli jest podłączona kuchenka nasza oraz boiler. Tu mamy nasze fotele, bardzo wygodne fotele, skrzynka z narzędziami. Na mój instrument, który otrzymałem od Kasi na urodziny. Ja po prostu cały czas przez kilka lat, ostatnich lat szukam jakiegoś instrumentu, na którym nauczę się kiedyś grać. No i teraz właśnie moim marzeniem od kilku lat, a od niedawna spełnionym, jest hang, który otrzymałem od Kasi, czyli takie urządzenie, taka nie wiem po prostu, jak to taki drum, to jest taka perkusja. Brzmi to jak jakieś tybetańskie misy, jakieś buddyjskie, ale to jest instrument wymyślony w Szwajcarii, a akurat ten model jest wyprodukowany i stworzony całkowicie w Polsce przez polskiego producenta. Jestem, że tak powiem, lajkiem na tę chwilę z obsługą tego, więc na razie to odłożę. Przejdziemy dalej.
Tam pod tymi rakietami do tenisa schowany jest nasze centrum dowodzenia prądem, czyli przetwornica, kontroler ładowania, wszystkie tam bezpieczniki, włączniki i wszystko to, co powinno być w dużym kamperze, żeby móc z niego w pełni korzystać i żeby móc go nazwać domem. Są tam też dwa akumulatory, to są akumulatory żelowe, każdy po 110 amperogodzin, czyli w sumie mamy 220 amperogodzin. Boiler trumy, który już wspomniałem, to jest 10-litrowy boiler tylko i wyłącznie na gaz, że grzeje wodę mniej więcej 15 minut. Tym wężem nalewamy wodę w miejscach, w których można tą wodę czerpać. Nad boilerem mamy apteczkę oraz gaśnicę. No, w bagażniku to już byłoby wszystko. Zapraszam Was teraz do środka, żebyście zobaczyli, jak wygląda wnętrze naszego vana, bo tam się podziała magia i tam jest najpiękniej, tam jest najcudowniej. Witajcie w naszym apartamencie. Zapraszam Was do środka. Lecimy od samego początku. Z przodu szoferka tym razem nie jest oddzielona, nie ma tutaj żadnej ściany, co ma jeden wielki plus, bardzo powiększa naszą przestrzeń. Kiedy jestem tam z tyłu w sypialni i patrzę sobie do przodu, to wydaje się, że ten van naprawdę jest olbrzymi. Nie ma tej ścianki, ponieważ stwierdziliśmy, że chcemy, aby fotele przednie były obracane. Mamy tam zamontowane obrotnice i kiedy przychodzi czas postoju, możemy je sobie właśnie odwrócić. I one tutaj dołączają do tego wspaniałego, dużego stolika, do tej pięknej ławeczki i razem tworzą taką sferę zarówno wypoczynkową, zarówno miejsce, gdzie będziemy przyjmować gości, ale przede wszystkim wygodne miejsce do pracy. I na tym nam najbardziej zależało. To był nasz olbrzymi fokus, bo w poprzednim vanie nie mieliśmy takiego miejsca. Znaczy mieliśmy stolik, mieliśmy ławkę, ale w praktyce to się w ogóle nie sprawdzało, bo to nie było zaprojektowane pod pracę. Teraz fotele są super wygodne. Ławka jest bardzo mięciutka. Stolik jest na tyle długi, że pomieści tutaj dwa laptopy, więc możemy równocześnie z Łukaszem pracować na laptopach. Jeśli chodzi o dolną część, stolik jest na podwyższeniu, ponieważ obrotnice podniosły trochę fotele. Ławka jest także dosyć wysoka, więc musieliśmy całość troszeczkę podnieść, ale nic się nie marnuje w naszym vanie. Tutaj stworzyliśmy taką specjalną szufladę, która rozwiąza olbrzymi problem, który mieliśmy w poprzednim vanie – buty. Tutaj mieszczą się wszystkie buty, które używamy na co dzień, pantofle, klapki, nawet moje gumiaki. Także mamy to wszystko pod ręką. Wcześniej nasze buty walały się po całym vanie, zazwyczaj były chowane pod przednim fotelem, co skończyło się zgubieniem jednego buta z nowej pary Łukasza, który się wtedy bardzo zdenerwował. Więc tak, wiedzieliśmy, że buty musimy znaleźć na nie przestrzeń, udało się ją znaleźć tutaj. Będąc jeszcze tutaj na dole, od razu powiem Wam, że pod tą ławką jest także bardzo dużo przestrzeni, którą wykorzystaliśmy. Tam znajduje się schowek, jest część elektroniki, malutki odkurzacz, drukarka, wszystkie takie rzeczy, które chcemy mieć pod ręką, ale nie chcemy, żeby były na wierzchu. Jeśli jeszcze chodzi o tą ławkę, to muszę Wam powiedzieć, że to jest kolejne rozwiązanie, z którego się bardzo cieszymy, ponieważ jest to ławka przystosowana do przewożenia ludzi. Także możemy wziąć tutaj dwójkę pasażerów, dwójkę autostopowiczów. Nieraz po drodze widzieliśmy właśnie osoby, które łapały stopa i nigdy nie mogliśmy im pomóc, ponieważ poprzedni van nie był przystosowany do przewożenia większej ilości osób. Tutaj się to zmieniło, z czego się bardzo cieszymy. Ponieważ jest to nasze miejsce do pracy, nie mogło tam zabraknąć kontaktów. Znajdują się one na tej ściance z tyłu pod stolikiem. Są tam także cztery wejścia USB, a także wejście na zapalniczkę. Powyżej malutki parapecik, na którym teraz znajdują się moje kwiatki. Miejsce na głośnik, miejsce na telefon i na wszystkie takie podręczne rzeczy, które no, trzeba mieć teraz na wierzchu, kiedy jesteśmy na postoju. Wspaniałe okno, które się uchyla, które ma moskitierę, które można zasłonić, a obok okna na honorowym miejscu nasza duma, przycisk od YouTube'a, który dostaliśmy z okazji przekroczenia 100 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Troszeczkę wyżej pod półką małe punktowe lampki, gdyby ktoś zechciał czytać wieczorem albo poczuwał dodatkowe światło. Pewnie wiecie, że to właśnie światło robi olbrzymi klimat we wnętrzu i bardzo zależało mi na tym, żeby i tutaj się tak wydarzyło i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić neon. To jest neon, który został stworzony specjalnie dla nas na zamówienie i dają super fajne światło, no i jest w tym naszym symbolu łapki, który właśnie często pokazujemy, mówiąc, że jesteśmy podróżowaniem przez V. I całość wieńczy szafka, która jest zawieszona pod sufitem. Tutaj są nasze książki, święty obrazek, nasze świeczki,
a także rzeczy, które potrzebujemy mieć pod ręką do pracy. Bardzo ważny element, który jest w wszystkich szafkach, to siłowniki, dzięki czemu nie musimy trzymać zamknięcia tych drzwiczek, tylko trzymają się one same. I jeśli już jesteśmy w temacie szafek, to jeszcze tutaj nad szoferką znajduje się schowek. To było już zrobione i postanowiliśmy to zostawić. Jedynie to dobrze odizolowaliśmy, żeby się nie grzało. Tam są wszystkie też takie podręczne rzeczy. Tu widzicie statywy, część naszych kosmetyków, moja torebka. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Huśtawka, którą Łukasz dla mnie przygotował z takich huśtawek, które nazywają się krzesło brazylijskie. Wyciągnęliśmy taki dron, który jest na środku, dołożyliśmy karabinczyki, no i w ten sposób mamy dodatkowe siedzenie. Kiedy drzwi są zamknięte i siedzimy tutaj wewnątrz, mamy więcej gości niż czwórkę, no to tutaj możemy usadzić jedną osobę. Mamy też takie małe krzesełko, które można postawić tutaj. W ten sposób komfortowo przy stoliku mieści się 6 osób. Dla nas jest to olbrzymi upgrade, ponieważ w poprzednim vanie no, wokół stolika mieściły się ledwo 3 osoby. Także jestem mega przeszczęśliwa, że będę mogła tutaj gościć przyjaciół. Kiedy drzwi są otwarte, możemy oczywiście odwrócić w drugą stronę i podziwiać widoki. Ja już oczami wyobraźni widzę, że w takie wieczory zimowe, długie, siedzę sobie tutaj z książką, mam tutaj herbatkę i po prostu jest mi super przyjemnie. Jeden krok dzieli nas od kuchni. W kuchni najważniejsza jest oczywiście kuchenka. Tym razem mamy taką kuchenkę, która jest wbudowana w blat, także nie musimy jej chować, ruszać. Ona tutaj jest na stałe. Jest ona otwierana i ma takie specjalne skrzydełka, dzięki czemu nawet jak mamy otwarte drzwi, możemy gotować i wiatr nie zdmuchnie płomienia gazu. Mamy tutaj 2 palniki. Zdecydowaliśmy się na nią, ponieważ ma ona wbudowany piekarnik, a my po 3 latach smażenia i gotowania makaronów no, mamy już troszeczkę dość, także nie możemy się doczekać pizzy, zapiekanek, pieczonych warzyw i owoców, które wzbogacą nasze menu. Poniżej kuchenki zostało nam całkiem sporo miejsca i postanowiliśmy je wykorzystać na schowek na naczynia. Jest on w takiej formie szufladowej. Jest on na tyle duży, został on wymierzony, żeby zmieścił wszystkie nasze garnki, patelnie, no i różne jakieś takie akcesoria związane z gotowaniem. Troszeczkę wyżej znajduje się także szuflada. Całość zamykana jest w jednej szafce, która ma bardzo ładny front. Tutaj znajduje się lodówka. Jest to lodówka na 12 V, tylko i wyłącznie działająca na prąd, mająca bardzo niewielki pobór tego prądu. Jej olbrzymim plusem i olbrzymią zaletą jest to, że można ją także używać jako zamrażarkę i można to kontrolować, ile szuflad będzie mrozić. Dla nas wybraliśmy tą dolną szufladę i ona jest właśnie zamrażarką, mamy tam lód, tam właśnie możemy trzymać mrożone pizze, no i wszystko, co potrzebujemy, żeby miało długą datę przydatności. Pod zlewem znajduje się bardzo duża szafka. To jest szafka, która będzie głównie dedykowana na trzymanie śmieci. W naszym poprzednim vanie mieliśmy bardzo mały kosz, który dodatkowo znajdował się jakby poza szafką, na zewnątrz, w pomieszczeniu. I miałam olbrzymi problem z sortowaniem śmieci. Miałam hopla na tym punkcie i bardzo zależy mi na tym, żeby segregować śmieci, żeby plastik szedł do plastiku, butelki do butelek i tak dalej. No i to jest coś, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy. Jakby mam wrażenie, że dużo osób zapomina o tym, że my wytwarzamy śmieci i że no, trzeba wcześniej przewidzieć, co z tymi śmieciami będziemy robić. No więc dla nas teraz jest dedykowane specjalne, bardzo duże pomieszczenie, gdzie będziemy je mogli trzymać. Oczywiście oprócz śmieci zmieści się tam także chemia, łapka na muchy, zmiotka i tak dalej. To wszystko tam wejdzie. U góry jest duży granitowy zlewozmywak. Bardzo zależało nam na tym, żeby on był głęboki, bo mamy taką tendencję, że nie zawsze mamy czas na mycie naczyń od razu po posiłku, więc wtedy one sobie tutaj wylądują. Co więcej, można też tutaj napuścić wody, zatkać korek. W ten sposób oszczędzamy także wodę przy myciu naczyń. Kran jest z taką giętką końcówką, także możemy sobie go kierować tam, gdzie potrzebujemy. Woda ciepła, zimna. Obok dozowniki na mydło i płyn do naczyń. A ten mały kranik to jest coś wspaniałego, to jest coś, z czego się bardzo cieszę. Jest to kranik, który jest podłączony do kilku filtrów wody, dzięki czemu filtrują na tyle dobrze wodę, którą czerpiemy na różnych serwisach i będziemy mogli tą wodę pić. Także koniec plastikowych butelek z wodą. Powyżej niewielka ścianka, która oddziela przestrzeń kuchenną od sypialni. Celowo zrobiliśmy takie otwory, ponieważ no, zatrzymują one, mogą przytrzymać takie haczyki. Możemy je wykorzystywać do czego będziemy chcieli. Póki co jest to, co widzicie.
blat wykonany specjalnie dla nas ze sklejki. Jest on zalakierowany, także nie chłonie wilgoci, a powyżej takie bardzo fajne kafelki. I muszę Wam od razu zdradzić, że to nie są prawdziwe kafelki, ponieważ no, musieliśmy już zacząć pilnować wagi. Są to po prostu takie plastikowe kafeleczki i moim zdaniem robią taki fajny kuchenny klimat. Na górze oczywiście szafki, bardzo duże, bardzo głębokie. W nich mamy schowane zapasy jedzenia, makarony, kubki, przyprawy, no wszystko, co jest potrzebne do gotowania. Z tyłu vana znajduje się nasza sypialnia. Jest to dokładnie tak samo ułożone, jak było w naszym poprzednim vanie. Łóżko nadal jest nieskładane, z tym, że w Ducato, ponieważ jest szersze, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby to łóżko ułożyć wszerz. Ma ono wymiary 190 na 130 cm i jest to wystarczający rozmiar, żebyśmy się oboje z Łukaszem tutaj zmieścili i oboje komfortowo mogli sobie tutaj spać. Mamy tutaj dosyć cienki materac, ale jest to materac stworzony z takiej pianki, która zapamiętuje nasze ciało, memory foam, przez co jest bardzo wygodny. Ściany sypialni są obite materiałem, takim welurem. Tutaj mamy tak zwane zagłówki. Jest to taka no, po prostu miękka forma, także jeśli byśmy chcieli, możemy się oprzeć. Natomiast no, na razie nie ma takiej możliwości, ponieważ jest tu oczywiście kosmiczna ilość poduszek, które ja kocham, uwielbiam. Tym materiałem jest obita praktycznie każda ściana, co daje taki fajny, przytulny efekt, sprawia, że jest tutaj ciepło. Wyjątkiem jest ta ściana, gdzie trzymamy stopy. Tutaj jest fototapeta, która dodaje troszeczkę koloru. Nad naszymi głowami, nad naszymi stopami znajdują się oczywiście szafki. Bardzo duże, bardzo pojemne. Ta strona należy do Łukasza, jest troszeczkę mniejsza, bo Łukasz ma mniej ubrań. Ta strona jest moja, troszeczkę większa, bo mam więcej ubrań. Co my tutaj jeszcze mamy w naszej sypialni? Mamy półeczkę, taką niewielką, wiszącą półkę, która jest na nasze podręczne rzeczy, na przykład na telefony. Mamy tutaj lampki punktowe, czyli takie, które pozwalają nam na przykład czytać książkę wieczorem, nie przeszkadzając drugiej osobie, która chce spać. Te lampki mają także wyjścia na USB, każdy ma swoje, także możemy sobie ładować telefon i używać go tutaj w sypialni. Jest tutaj też kontakt, gdybyśmy chcieli podłączyć jakąś inną ładowarkę. To, co widzicie pod kontaktem, to jest pilot do naszego wiatraka i to jest rzecz, której właśnie nauczyło nas nasze 3-letnie doświadczenie, żeby właśnie tutaj w sypialni mieć włączniki takich rzeczy jak wiatrak, bo możemy nim sterować właśnie z poziomu łóżka. Na przykład rano, jeśli obudzimy się w lato i jest nam za gorąco, to nie będzie trzeba wstawać, żeby go włączać, wystarczy tylko przycisnąć przycisk, wiatrak się otworzy, załączy i zacznie nas chłodzić. A po drugiej stronie jest przycisk do Webasto, czyli ogrzewania postojowego, więc w zimie, w odwrotnej sytuacji, kiedy jest zimno, nie musimy wychodzić z ciepłego, rozgrzanego łóżka po to, żeby włączyć ogrzewanie w wannie. Wystarczy, że włączymy przycisk, no i to Webasto się uruchomi i będzie nas tutaj jeszcze dogrzewało. Ten szary przycisk to jest przycisk do włączania bojlera, do grzania wody. Zwieńczeniem naszej sypialni jest to wspaniałe okno. Jest to okno stricte kamperowe, także ma taką możliwość przesuwania moskitiery. Jeśli byśmy je otworzyli, to nic nam tu nie wleci. Ma ono także tutaj wbudowaną zasłonkę, która mimo, że jest jasna, to bardzo fajnie zaciemnia. Dodatkowo do tego okna mamy zrobioną na miarę matę termoizolacyjną, którą możemy sobie przykleić do szyby dzięki przyssawkom. Będzie ona odbijać słońce, będzie ona nas chronić od zimna, no i będzie jeszcze bardziej wyciemniać to pomieszczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okno, to co dla mnie super ważne, otwiera się całkowicie, także jesteśmy w stanie wyjść sobie przez nie na dach. Także będziemy tam pić kawki, oglądać zachody słońca, no i chillować się na tym dachu. Mamy tam taką malutką przestrzeń, żeby posadzić nasze 4 litery. Będzie pięknie. Zaraz przy naszej sypialni wykorzystaliśmy tutaj troszeczkę przestrzeni, która nam została, żeby zrobić szafę. Szafa jest dwupoziomowa, na górze mieszczą się kurtki Łukasza, na dole kurtki i swetry moje. I te wszystkie kurtki zostały jakby przesunięte bardziej do przodu, także z tyłu za nimi jeszcze mamy dodatkową przestrzeń. Tam chowamy sobie pościel, dodatkowe ręczniki, no i inne takie materiałowe sprawy. Ostatnim pomieszczeniem w naszym kamperze jest łazienka. Łazienki nie mieliśmy w poprzednim vanie, wiązało się z tym no, wiele różnych wyzwań i utrudnień. Dlatego w tym kamperze postanowiliśmy zainwestować czas i pieniądze, żeby stworzyć tą przestrzeń.
Mamy tutaj toaletę, mamy tutaj także prysznic ze specjalną rączką, która pozwala nam regulowanie, kiedy woda leci. Woda jest oczywiście ciepła i zimna. Do łazienki jest także przymocowany wlot z Webasto, także możemy sobie ją tam nagrzać, żeby było ciepło i przyjemnie. A na suficie znajduje się mały wentylator, który wyciąga całą wilgoć na zewnątrz. No i na zakończenie musi się tutaj pojawić pytanie i odpowiedź, które zawsze zadajemy naszym gościom, których pokazujemy na wanturach. Co powiedziałbyś osobie, która myśli o vanlife'ie, ale boi się, że tak powiem, wejść w ten temat? No i moi drodzy, zachęcamy. My jesteśmy ambasadorami, samozwańczymi ambasadorami vanlife'u. Przez ponad 3,5 roku podróżujemy w vanie, pokazujemy całą tą naszą przygodę, pokazujemy innych ludzi, nie bez kozery, bo my po prostu się rozkochaliśmy w tym sposobie podróżowania i tym sposobie życia. Jeżeli ktoś z was jest po drugiej stronie, kto myśli sobie, o kurczę, też bym chciał spróbować zobaczyć, jak to jest, kupić samochód i przerobić, no to to trzeba zrobić. Bo jeżeli masz takie pragnienie teraz, a go nie zrealizujesz, to potem do końca życia będziesz żałował tego, albo będziesz żałowała. I jak potem na starość, jak ktoś będzie już taki wiekowy, pomyśli, Boże, mogłem sobie tak, jak byłem młody, to przerobić tego busa i podróżować, ale nie miałem jaj na tyle, żeby to zrobić. Więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to polecam, że tak powiem, drążyć ten pomysł, drążyć tą skałę i zrobić po prostu vanlife, spróbować. Warto zacząć w ogóle od przeczytania naszych książek, od poradnika podróży samochodowych i vanlife'u i od książki Kasi, czyli Wielki Wóz. I to jest taka, że tak powiem, wprowadzenie najlepsze do tego tematu. I nie mówię to dlatego, że my zarabiamy na tych książkach, dlatego, że no to jest po prostu odpowiedź na pytania, tam jest tak dużo odpowiedzi na pytania, które są na początku takiej przygody i drogi, że nawet niektórzy ludzie podejrzewam, że po przeczytaniu tych książek, albo przynajmniej połowy przeczytaniu, to już wie, o, to nie jest dla mnie. Albo tak, to jest dla mnie. Więc ja serdecznie zachęcam do lektury, do odwiedzin w naszym sklepie i do podjęcia tej decyzji. Bo warto spróbować, zawsze możecie wrócić do tego samego, co robiliście przed vanlife'em, bo to nie jest tak, że umniejszy się kompetencji, że na przykład, nie wiem, wasze doświadczenie zawodowe zniknie po prostu całkowicie, tylko no po tym kilkumiesięcznym albo kilkuletnim wożeniu się po świecie możecie wrócić albo do tego samego pracodawcy, bogatsi o wachlarz doświadczeń, albo znaleźć nową pracę, dużo lepszą, ciekawszą, która po prostu będzie waszą pasją jednocześnie, no i przyjemnością, bo najlepiej pracować robiąc to, co się lubi. My zaryzykowaliśmy te 4 lata temu mniej więcej, jak podjęliśmy decyzję o vanlife'ie. No i teraz żyjemy, zarabiamy pieniądze, robiąc to, co lubimy, mając widok na przepiękne tutaj pola. Więc życzę wam odwagi i samozaparcia i wszystkim tym osobom, które już zaczęły budować albo będą budować. Słuchajcie, nie poddawajcie się, bo naprawdę będzie ciężko, ale warto. Warto po prostu tą misję dokończyć i dopchać do końca, tak żeby móc potem odpalić silnik i ruszyć w drogę i już nie patrzeć za siebie. To już koniec wantura. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby, które są tutaj nowe, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco z naszymi nowymi przygodami i zobaczycie, jak spisuje się w podróży ten nasz nowy van. Zachęcamy was też, żebyście odwiedzili naszego Instagrama, na którym znajdują się relacje, piękne zdjęcia i piękne opisy robione przez Kasię. Jeżeli ktoś z waszych znajomych myśli o vanlife'ie, albo ktoś z bliskich, albo z rodziny, to podeślijcie mu po prostu ten film, żeby sobie obejrzał. Możecie go też udostępnić na Facebooku, za co bylibyśmy bardzo wdzięczni, bo wtedy więcej osób się zainspiruje vanlife'em, więcej osób zobaczy ten film, no i więcej osób będziemy mogli spotkać na drodze, niedługo w przyszłości. Dziękujemy bardzo, dziękujemy wszystkim za to, że oglądaliście, za to, że jesteście. Napiszcie nam, co myślicie o naszej kolorystyce, o naszych rozwiązaniach i co wam się najbardziej spodobało w tym nowym vanie. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!